Hello, dzisiejszego vloga zaczynamy od serniczka na zimno na sergach homogenizowanych lub jogurcie z truskawkami i galaretką. No, ja będę mieć serki Danio o smaku waniliowym. Ten przepis znalazłam na internecie, no i dzisiaj pojechałam po truskawki. Udało mi się jeszcze dostać, chociaż już jest dosyć późno na truskawki. Mamy galaretki, coś tutaj będziemy kombinować. No i nareszcie wykorzystam moją nową brytwankę, którą dawno, dawno temu kupiłam w TK Maxie. Więc bierzemy się do dzieła. Wypłynęło nam. O nie. O nie. A dlaczego to nam wypłynęło wszystko? A nie powinnaś najpierw zalać, żeby trochę się ten. No nie. Nasiąkły. Nie. I zostały na dnie. Nie. Ta galaretka tu się nie zmieści. No bo to tylko trochę się galaretki daje. Nie wiem, czy ty chciałaś to zrobić, dlatego się zastanawiam, dlaczego dwie. Ja nie wiem, czemu to wypłynęło. Katastrofa numer dwa. Galaretka razem z częścią serków wypłynęła mi bokiem brytwanki. Więc myślę, że jeszcze to jest sprawa do uratowania, bo jak to wszystko stężeje, to spróbuję to jeszcze wlać na górę, ale no na razie to wygląda nieciekawie. No hej, kochani. Chciałam tak na szybko pokazać wam mój prezent imieninowy, jaki dostałam od Ewci. Oprócz tych pięknych papużek na górze, najbardziej rozbawił mnie ten kosz na śmieci. Słuchajcie, po prostu sikałam. No, sikałam ze śmiechu. W środku moje ulubione cukierki Lindt czerwone. Znaczy w czerwonym opakowaniu. Mamy tam jeszcze jakąś mambę. I w ogóle najśmieszniejsze, że ja mówiłam Ewci, że ja nigdzie nie mogę kupić tych mini marshmallowsów. No i właśnie dostałam je od niej, także super, cieszę się bardzo. Dziękuję ci, Ewcia, serdecznie za ten prezent słodkości, niespodziankę imieninową. Także ja się biorę za rozpakowywanie. Następnego dnia ciasto wygląda tak. Może nie wygląda zbyt pięknie, ale mam nadzieję, że chociaż w smaku będzie dobre, także... Jak widzicie, jestem najlepszą kucharką, najbardziej estetyczne rzeczy mi wychodzą, także no, szaleństwo, szaleństwo, podboje w kuchni, po prostu jestem mistrzem. Muszę wam powiedzieć, że w smaku wyszło bardzo dobre, także no, czasem wygląd to nie wszystko, liczy się to, co mamy w środku.